W polskiej społeczności pojazd ten kojarzy się przede wszystkim z Halakiem, czyli jednym z największych polskich wotowskich youtuberów. Ja postanowiłem odkupić tego TDK po wielu, wielu latach. Jakie są moje wrażenia z gry nim w obecnych realiach? Zapraszam do materiału. Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym materiale z World of Tanks. Moi drodzy, dzisiaj przyjrzymy się kolejnej wolnej maszynie. Przy okazji robienia materiału o T95 wspominałem, że jeszcze jeden TDK 9 poziomu to jest coś, czemu będę chciał się przyjrzeć. I właśnie chodzi tutaj o Tortoise'a. Tortoise, czyli maszyna, która w grze jest od wielu, wielu, wielu lat. Ja nim grałem nie wiem to było kiedy, no od razu jak ta linia weszła do gry, jak robiłem Godzillę. Miałem na nim rozegrane trochę ponad 100 bitew i dopiero niedawno po odkupieniu zobaczyłem, że nawet nie miałem wbitej pierwszej klasy. Tortoise był pojazdem zawsze wolnym, o fantastycznym DPM-ie, ale jednocześnie też dość łatwo przebijalnym, bo jak dysponujemy odpowiednią penetracją, to przebijamy go w jego proste płyty, no i oczywiście też bardzo mocno łapie ten garnek, czyli weak spot. Jakiś czas temu Tortoise został poprawiony, zwiększono mu przede wszystkim pancerz, przez co już nie jest tak łatwo go przebić, zwłaszcza tyczy się to dział ze słabszą penetracją czy pojazdów niższego tieru, dzięki czemu przeżywalność tej maszyny znacząco wzrosła. Oczywiście dalej dziesiątki czy dziewiątki z odpowiednią penetracją są w stanie wbijać się nam w ten właz, ale jest to ciut trudniejsze niż kiedyś. No i przede wszystkim w określonej penetracji jesteśmy w stanie przebijać Tortoise'a po prostu w prosty pancerz, co niestety bywa upierdliwe, więc jest lepiej, jest na pewno lepiej niż było kiedyś, jest na tyle lepiej, że Tortoise'em można się bardzo fajnie pobawić i można mieć dużą przyjemność z gry tym pojazdem, jak do tego dodamy bardzo dobre wychyły działa na boki, bardzo dobrą depresję armaty, fantastyczną szybkostrzelność, to wychodzi z tej maszyny naprawdę groźny przeciwnik. Czy jest lepszy od T95, czy jest gorszy? To zależy oczywiście od naszego stylu gry. Pewne rzeczy ma lepsze, pewne rzeczy ma gorsze. T95 zdecydowanie lepiej sobie radzi w walce z pojazdami z większą penetracją, bo tak czy siak trzeba celować w odpowiednie miejsce, żeby T95 przebić. Natomiast Tortoise, no on jednak radzi sobie z takimi przeciwnikami gorzej, bo o wiele łatwiej jest po prostu strzelać w Tortoise'a. Natomiast dużo większą przewagę ma nad pojazdami niższymi, które nawet wiedzą, gdzie nastrzelać, mają problem z wbiciem się w Tortoise'a. T95 bazuje na walnięciu na strzał Tortoise na DPM-ie. Jeżeli złapiemy kogoś, kto nie ma już zestawu naprawczego, on nie ma możliwości się podnieść. Jesteśmy w stanie wydoić kogoś, jeżeli go tylko przebijamy w fantastyczny sposób w krótkim czasie. Ze względu na wychyły działa na boki, przy odpowiednim obracaniu się nie jest wcale Tortoise'a aż tak łatwo objechać, niż by to się mogło wydawać. 10 stopni depresji powoduje też, że gra się tym w niektórych momentach dużo lepiej niż te 95, więc wszystko zależy od sytuacji. Co łączy te maszyny, to przede wszystkim prędkość maksymalna, jeździ to 20 km na godzinę, tak samo jak T95. Mamy tutaj prędkość maksymalną 20-10, Tortoise ma 20-10. Czyli no jesteście pojazdem wolnym i sytuacyjnym, a to oznacza, że jak jest dużo artylerii, macie problem. Jak macie zbyt dobrą drużynę, nie jesteście w stanie nieraz dojechać do akcji, macie problem. Jak macie zbyt słabą drużynę, przyjedzie na was zbyt dużo przeciwników naraz, momentalnie was rozwalą, no macie problem. No ale to jest generalnie cecha wszystkich wolnych pojazdów. Poza tym, jak już dojedziecie do akcji, jak ktoś nie wie, jak was przebijać, a wy macie w co strzelać, robicie szybko bardzo, bardzo dobre wyniki. Tak jak i podczas grania T95 miałem chwilę, gdzie jednak tym Tortoise'em szło mi trochę gorzej. T95 grało mi się ogólnie bardzo dobrze, poza jednym wieczorem. Tortoise'em miałem dwa takie sobie wieczory, chociaż podczas tego jednego takiego sobie wieczora wpadła ta bitwa tak zwana kronikarska, więc to też nie ma
co narzekać, ale były takie bitwy, że grając sobie z Hegemonem w Plutonie przez kilka godzin, tak naprawdę po kilkugodzinnym streamie, ja byłem zadowolony wyłącznie z dwóch potyczek, więc ale no to jest coś, na co musicie być gotowi. Ogólnie maszynę polecam jako ciekawostkę i naprawdę ze względu na losowania dziewiątych tierów, tego, że te dziewiątki po prostu mają lepszy matchmaking i przyjemniejszy niż dziesiątki, zarówno tę dziewięć piątką, jak i Tortoisem grało mi się bardzo przyjemnie, bardzo cieszę się, że go odkupiłem. Zostawiam go w garażu w tym piernikowym malowaniu na stałe. Dobiję tylko oczywiście punkty Battle Passa do końca. Jeżeli podczas tego dobijania jeszcze jakaś fajna bitwa mi wpadnie, to wam na kanał wrzucę. Jak nie, no to Tortoise na razie sobie będzie grzecznie stał i czekał na swoją kolej. Jeśli chodzi o wyposażenie, zastosowałem ten sam wariant co w T95, czyli tutaj skrzynkę z narzędziami oraz dyrektywę przyspieszającą i polepszającą naprawę. No bo jednak tym Tortoisem często staram się grać na pierwszej linii, brać na siebie ciężar gry. Oczywiście czasami można stać z tyłu, przykampić, zagrać na spokojniej, no bo to jest konsuterek, ale w większości staram się grać nim z przodu, jako terekiem przełamania. Mamy tutaj wentylację i dosyłacz. To mam wszystko po to, żeby jak najbardziej zwiększyć swój i tak bardzo, bardzo mocny DPM, połączony oczywiście z racjami bojowymi. Na upartego można by tu nawet jeszcze ten DPM zwiększyć, dorzucając jakieś dyrektywy, ale wolę się jednak szybciej naprawiać gąsienicę, to jest dla mnie ważniejsze, bo ten DPM i tak jest zabójczy. Moi drodzy, z załogą zbija, z tym wyposażeniem DPM wynosi 4395 uszkodzeń. To jest niesamowita sprawa i naprawdę należy się tego bać. Działo strzela za 400. Tutaj widzimy, to jest to topowa armata. Strzela za 400, 259 penetracji na pocisku zwykłym, więc troszkę mniej niż T95, 326 na pocisku premium. T95 miał trochę więcej na podstawce, ale ciut mniej na Goldzie. Na pociskach premium mamy APCR-y, czyli no szybsze pociski. Ja mam rozkład 25 zwykłych, 20 APCR-ów i 5 pocisków odłamkowo burzących. Tutaj to chyba pewnie to i tak są te hesze. Tak, to są hesze, więc one mają trochę więcej penetracji. 120, więc też warto o tym pamiętać i z tego korzystać. Jeśli chodzi o palenie się, to nie zauważyłem, żeby mi się Tortoise zapalił. Więc tutaj granie z racjami bojowymi jak najbardziej. Załoga jakaś dowódczyni chyba z Twitch Prima, plus tutaj reszta załogi jest z misji za jakieś na jakieś właśnie 279, Chimerę i tak dalej. Poskładałem sobie całą załogę, zrobiłem sobie no tutaj używałem dużo tych różnych bonusów do robienia załogi, ale też pierwszy raz chyba kupiłem dwie książeczki za kredyty, żeby tę załogę troszkę jeszcze podbić, bo miałem tych kredytów ponad 100 milionów, jak to kupowałem. I jak widzicie, załoga na chwilę obecną ma piątego perka na dowódcy i czwarty perk, z tego co widzę, na reszcie załogantów od 84 do 90%. Oczywiście musi być bija, oczywiście musi być wszędzie naprawa, jeżeli gracie tedekiem, którym gracie na pierwszej linii, którym często spadają gąsienice, to jest podstawa. Perki indywidualne, kamuflaż, perki do zwiększania zasięgu widzenia, tutaj dopiero robię jeden. Dzięki temu moja załoga ma 445 metrów zasięgu widzenia bez używania, bez konieczności zakładania tutaj optyki. Bardzo fajna maszyna, bardzo ciekawy pojazd i po tym buffie, no naprawdę jedna z przyjemniejszych maszyn, jaką grałem w ostatnim czasie w World of Tanks i ja mogę go szczerze polecić. Więc to chyba tyle, jeśli chodzi o tutaj rzeczy z garażu, a teraz możemy przejść do dwóch bitew, które chcę wam pokazać. Pierwsza bitwa to losowanie na mapę Ensk w trybie spotkaniowym na dziewiątki i dziesiątki, dwie artylerie, ja w Plutonie z Coolerem, który grał tutaj na standardzie B. Z racji takiej, że respa miałem bliżej tej części miejskiej, to stwierdziłem, że tutaj się będę kierował. No niestety, pojazdy, które jeżdżą 20 km na godzinę, to nie są maszyny, które w obecnych realiach WOTA mogą zmieniać strony sobie od tak, jak tylko chcą, więc często jesteście niejako zmuszeni jechać na stronę
bliżej której mieliście respa. Zapewne zwróciliście uwagę tutaj na okręgi spotowania. Nie miałem jeszcze tutaj zwiadu na dowódczyni, a co za tym idzie, nie było to pełne 445 metrów, ale oczywiście to było, nie było już aż tak dużej różnicy, więc stwierdziłem, że zostanę na wentylacji, a właśnie szkoląc załogę, robiąc umiejętności na zwiększenie zasięgu widzenia, czyli zwiad, a później oczywiście rozeznanie w sytuacji, bo na dowódcy można dać zwiad, rozeznanie w sytuacji będzie na innym załogancie, łącznie to da nam 5%, więc warto z tego skorzystać. Oczywiście najpierw lepiej, jeżeli macie możliwość robienia na dowódcy i tego, dać rozeznanie w sytuacji, bo to daje 3%, zwiad daje tych procent 2, więc pamiętajcie o tym. Czekam zresztą na zmiany w załogach, jak to będzie, co to będzie, dojeżdżamy tutaj, jest sporo przeciwników, ja skróciłem mocno dystans, T5-4 od razu strzelam go za 475, polecam się poruszać tortoisem, przód, tył, kręcić, żeby w razie czego trudniej było przeciwnikom celować wam po tym wingspocie, oczywiście on jest duży, więc można w niego się trafić, ale jeżeli będziecie się poruszać, to utrudnicie to i część pocisków, jeżeli są to pociski o penetracji nie aż tak dużej, ześliznie się gdzieś na inny pancerz, na którym jest większa szansa już rykoszetu. Jeżeli są to, jeżeli jest to penetracja odpowiednia, no to wtedy, tak jak mówiłem, wystarczy strzelić w odpowiedni fragment tortoisa i go przebijacie. T5-4 został bardzo szybko odesłany do garażu. Często ludzie nie zdają sobie sprawy, że tortoisa można podkręcić tak mocno, że on strzela prawie jak karabin maszynowy, dostają jedną pestkę i ignorują to i nie zdają sobie sprawy, że za chwilę już dostaną drugą, to już będzie 800 średnio oberwanych, a jak się kapną, że trzeba zacząć uciekać i zaczyną próbować, to jeszcze mogą trzecią złapać, więc no tak to nieraz wygląda. Teraz zwiększenie tylko tego polskiego czołgu ciężkiego, on tu ma mocno skontowaną płytę, ale mimo to udaje mi się wbić, 2911 uszkodzeń zrobionych. Próba złapania go na gąsienicy, no niestety na hitach mnie już przebił. 3 do 1, 3277 uszkodzeń nastrzelane. Skracam teraz do tej polskiej dychy. Niestety złe celowanie. Teraz będę starał się to poprawić. I doimy tą polską dychę, 3981 uszkodzeń zrobionych, 4 do 1, jedziemy dalej. Wasze 7 niestety za domkiem. Teraz chciałem wjechać, ale znajdują się tutaj dwa magazynki. Jakbym nie wyjechał, to będzie źle. Wyjeżdża teraz TVP, łapie za 473, ale przez ten wyjazd trochę narobił mi problemów. Cooler nie ma HP. Ja nie mogę wjechać, nie mam wieży. Po prawej stronie magazynek, po lewej stronie magazynek. Wjeżdża teraz E4, no bardzo, E4 bardzo dużo ryzykuje teraz. No to był wjazd, okej, odda jeden strzał, ale za chwilę prawdopodobnie może paść. No ja teraz łapię od 120, widzimy, że on załadował amunicję premium. No i niestety E4 wpierdzieliło się prosto pod AMX-a, czym mi nie pomogło. Samo zginęło, a jeszcze zablokowało mi tutaj wjazd i byłem tak wściekły na tą E4, bo Tortoise nie jest małym pojazdem i wymaga jednak tutaj sporo przestrzeni. Jest 7 do 4, wiedziałem, że za chwilę będą dożynki, a ja nie pojadę już na drugą stronę mapy, bo jestem Tortoise'em, jeżdżę 20 km na godzinę. Ja muszę jeszcze, nawet poświęcając większość swoje HP, a nawet wszystkie, starać się po prostu oddać jeszcze jakąś pestkę, więc się wpycham na siłę, przypycham ten wrak i mam świadomość tego, że mogę stracić tutaj całe HP, ale już wiem, że ta bitwa i tak nie będzie przegrana. Mamy tak dużą przewagę, że nie ma co, wyjeżdżam, marnuję teraz pestkę. Nie sądziłem, że ten TVP jeszcze padnie, więc niestety straciłem prawie całe hapsy, oddając tylko jeden strzał, dobijając tego AMX-a. Trzeci frak na moim koncie, 5148 uszkodzeń. 11 do 6, 11 do 7 i będę teraz powoli wracał. Szukał dalej przeciwników. Jadę powoli, bo wiadomo, że szybko się nie da, licząc na to, że jeszcze może jakiegoś patona, może jakiś 430U, może ktoś będzie stamtąd uciekał. No,
tak wygląda pogoń Tortoisem za Damage'em, moi drodzy. Chcecie tym pograć, musicie mieć świadomość. No i też często musicie być przyzwyczajeni do tego, że przeciwnicy strzelają w was z golda i to z dużej ilości tego golda. Sam czekam na to, jak będzie zmiana w amunicji, bo pojazdy takie jak Tortoise powinny na tym zyskać. Troszkę dłużej powinny na tym polu bitwy jednak trwać, bo nawet dostając z golda, no to będą dostawały za mniej. Oczywiście to jest tylko teoria, zobaczymy jak to jeszcze będzie w praktyce, jak to się wszystko potoczy. 11 do 8 z bitwy, w której była duża, duża przewaga, powoli gdzieś tam tę przewagę tracimy. Na szczęście seta teraz kończy 430 i znowu zyskujemy dzięki temu troszkę większą przewagę. Andrzeju, nie denerwuj się. Jak możesz mnie denerwować? ...14 do 8 i zostaje tylko STRV-103. I niestety nie udaje mi się go skończyć. Wygrywamy bitwę, zobaczmy wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła odznaka pierwszej klasy oraz duży koliber. Moi drodzy, 5236 uszkodzeń własnych, 4 fragi, asysty tutaj miałem całe 131, dało łącznie 1367 punktów bazowego expa, co jest naprawdę niezłym wynikiem, a na Tortoise to jest ciągle pierwsza klasa. Dużo osób naprawdę gra teraz żółwikiem i gra nim bardzo dobrze, wykręca dobre wyniki, ma dużą frajdę z gry, co pokazuje, że ta maszyna wiele znaczy, no i też wynik na masterkę musi być... No jednak sporo lepszy. 21 strzałów oddanych, 19 trafionych, 15 z penetracją. Wszystkie uszkodzenia na bliskim dystansie. Przejechałem prawie 1,5 km. Przez pancerz zablokowałem 1160 uszkodzeń. W plecy byłem 14 tysięcy kredytów. Obligacji wpadło 26 expa. Dostałem 6461 z różnymi bonusami. I lecimy, moi drodzy, z drugą bitwą. Losowanie. Tym razem mamy dziesiątki, dziewiątki i ósemki, mapa Lakeville, tryb spotkaniowy i jest jedna artyleria. Zwróćcie proszę uwagę na dwie moje dziesiątki z trzech. Leopard 1, dobra, można zrozumieć jeszcze w pierwszej fazie, że stamtąd będzie snajpił, ale patrzcie co będzie robił Jagdpanzer i jak będzie grał mój Jagdpanzer. Czyli topowa maszyna, która powinna brać ciężar gry na siebie. Ja, ponieważ jestem pojazdem wolnym, ponieważ jest to tryb spotkaniowy, decyduję się pojechać w miasto. Jadę w miasto ze względu na to, że w razie gdyby przeciwników w mieście było zbyt dużo, ja bym znajdował się tam, gdzie ten jak pancer, to miałbym problem przez swoją mobilność z dojechaniem potem do akcji i ryzykowałbym skapowanie. Dlatego w większości przypadków, nie mówię, że zawsze, bo to też czasami są pewne odstępstwa od normy, ale w większości przypadków na mapach, które mają tryb spotkaniowy, w większości sytuacji jeżdżę wolną maszyną bliżej kapa, by mieć jeszcze jakąkolwiek szansę na to, żeby zareagować na przejmowanie tej bazy. Ważna sprawa, jeżeli byście chcieli jechać tu, odtędy, to wyjeżdżając tą ścieżką, narażacie się na ostrzał z okolic domku. Tu jest tak, że praktycznie przy respie jest domek, tam są krzaczki i tam często ustawiają się te deki lub też pojazdy z magazynkiem. One mają stamtąd dobry przestrzał właśnie na czołgi wyjeżdżające z tej uliczki, którą wam tam pokazałem. Stamtąd jak pod i generalnie tutaj, w te obszary, jak podjeżdżacie wyżej, musicie bardzo, bardzo uważać. Ja, żeby tego uniknąć, będę grał niżej, ewentualnie pilnował tej strony, ale podjeżdżanie w te okolice, o tutaj, grozi przyjęciem buły stamtąd, więc musicie zawsze mocno uważać. Trochę byłem załamany tym, że przeciwników spodziewać się w mieście można sporo, a nasze siły są rozłożone tak, jakbyśmy grali zupełnie inny tryb. Jak pancer? Spoko! Tutaj. Widać już po tym, jak pojechał Burask, że tam się nic nie dzieje, dlatego już się wnerwiłem, zacząłem klikać w tego jak pancera, że to nie jest dobry moment, nie jest dobre miejsce do tego, żeby jedna z trzech topowych dziesiątek tam się znajdowała. Na szczęście Revalorize chyba zapomina, jak dobrym czasem przeładowaniem dysponuje Tortoise, teraz będzie chciał przemknąć, a ja już mam kolejną pesteczkę gotową. No i dwie pestki w Revalorize zostały wbite, mamy 1 do 1.
i cały czas trzeba patrzeć, uważać, co się dzieje. Widzimy, jak Panzera S100 to jest dokładnie to miejsce, tak mi się wydaje, że to jest to miejsce, o które mi chodziło. Uważać, żeby nie podjechać zbyt wysoko. Ja teraz troszkę ryzykuję. Nie wiem, czy tam jest już przestrzał na mnie, czy nie. Miałem ochotę tutaj kogoś zbić, ale okazuje się, że przez to, że VKB, czy te czołgi są wyżej, to też o wiele łatwiej im jest przebijać mój pancerz. On już tak dużo nie znaczy. Znowu podjeżdża rewalorizę, odgryzam się. Kolejny raz mu 1159 uszkodzeń zrobionych. Niestety UDES na hitach już mnie przebija, ale też tutaj nie pozostaje mu dłużny. 3-3. Jagdpanzer postanowił pojechać teraz na róg. Gibam się, staram się często grając tortoisem właśnie poruszać przód, tył, żeby troszkę utrudnić, no ale też chcąc celować musicie się zatrzymać. I teraz ten moment wykorzystał AMX M451, który bez problemu się we mnie wbił i ja już mam 853 HP. Tylko jest 3-3, mało nas w tym mieście, żadnego wsparcia ze środka. Napisałem, że Leopard i jak Panzer, że ich zaraportuje. Raczej, znaczy czasami się zdarza, że raportuje, chociaż i tak pewnie mało kto wierzy, że to cokolwiek daje. Raczej pisząc to patrzę, czy jakakolwiek reakcja na czacie będzie. I tak jak Leo napisał, że ma 100 HP, to jest zrozumiałe, że stoi w takim razie tam, że nie chce zginąć i jest ok, nie ma pretensji, ale do gry tego Jagdpanzera można mieć zastrzeżenia od samego początku. Miałem nadzieję, że coś stamtąd zrobi. 1923 uszkodzenia. Wiadomo, że tu by się takim tydekiem jak Jagdpanzer jest. To zresztą wrogi Jagdpanzer robi dokładnie ten sam błąd. Owszem, można sobie przykampić w pewnej fazie, ale na niektórych mapach ważne są wasze hapsy, ważny jest wasz pancerz w miejscu takim jak miasto, żeby też na siebie coś przyjąć, żeby postraszyć, żeby dać ten fear factor. Każdy boi się Jagdpanzera. Nikt nie chce wyjechać na niego, póki nie odda strzału. To też ma bardzo duże znaczenie. Trochę tak jak pancernikami. Jak jesteście pancernikiem w WoWsie, tam nie tylko chodzi o to, żebyście robili uszkodzenia, ale też musicie skupiać na sobie uwagę. Podjeżdżam teraz strzał w VKB. On oczywiście jest wyżej, na szczęście się ode mnie odbija. Teraz będę chciał go przebić. Stawiam go niestety tylko na gąsienicy, bez zadanych uszkodzeń. Celowanie teraz po dolnej płycie. Oczywiście korzystam tutaj z amunicji ze zwiększoną penetracją. Czy zdążę jeszcze strzelić? Tak, udaje mi się, robię fraga, to jest mój pierwszy frag, 2884 uszkodzenia zrobione, 6-3. Teraz my jesteśmy tutaj w kapie, mamy przewagę, ale że widzę, że te 3-4 dobrze podjechali. Tutaj na środku pojawia się standard i UDES jeszcze. Czekam, no niestety nie oddałem strzału, UDES się schował, ale ja też nie będę się jeszcze przestawiał, poczekam chwilę, bo widzę, że Skoda jedzie środkiem, może Skoda zmusi do wycofania się którąś maszynę i tak się dzieje, dzięki temu udaje mi się wbić jeszcze pestkę w UDESa, E4 ją kończy, więc teraz jeszcze Skoda T50 kończy standarda B, ogarnięty środek, teraz bardzo dużo ryzykowałem tutaj, bo gdybym był na spocie jak pancer byłby przeładowany, to mógłbym je zdjąć, na szczęście skończyło się na tym, że to ja dzięki dobrej załodze. Jeszcze zyskałem asystę na tym jak pancerze 103242 uszkodzenia. Zobaczcie, kolejna asysta trafia na moje konto. 8-4, 4 maszyny, 4 maszyny przewagi. Przejęta linia 1-2, środek też należy do nas. Teraz należy też odpowiednio podjechać. Miałem nadzieję, że zdążę zgęsić tutaj tego AMX-a. Nie udało się. Niestety teraz będę celował po dolnej płycie. Cofam się. On oddał strzał we czwórkę, ja mam czas, żeby go dobić. Robię to drugi frag, 3904 uszkodzenia zrobione. Coraz bardziej tutaj pchamy do przodu, przejmujemy kolejne sektory mapy, zamykamy te czołgi, które tutaj zostały przeciwnikowi, więc jest szansa, żeby jeszcze tutaj zrobić jakąś asystę. Staram się przepchnąć tutaj ten wrak. Muszę uważać oczywiście na Leoparda, na Jagdpanzera. Pada rewaloriza, już 5 maszyn przewagi. Coraz lepiej to wygląda. Jest artyleria. Dostaje spota. Arciarz kończy nam Skorpiona. Nie wiem cały czas, gdzie jest Jagdpanzer. Jego się boję najbardziej. Sprawdzam, czy jest tu gdzieś przestrzał na Leoparda. Był. Niewielka szansa na trafienie. Nie udaje się. On się ode mnie odbił, więc też sporo szczęścia. Już prawie 2000 uszkodzeń zablokowanych przez pancerz. Kolejna asysta. Dobra załoga robi swoje. Jest teraz UDES. Jego się tutaj nie spodziewałem. Odbija się ode mnie. Wbijam mu jedną pestkę. Zobaczymy, czy za chwilę dane mi będzie jeszcze strzelić jeden strzał.
Tak jest, wchodzi tutaj strzał. On na pewno wszedł, mimo że go tutaj nie ma. W podsumowaniu za chwilę widzimy, że Udę spadł przez te 3-4 i jest jak pancer Esto, strzela, ale gdzieś ten jego pocisk się na domku zatrzymał. Prawdopodobnie wskaźnik na pomarańczowo, co oznacza, że nie mam gwarancji przebicia go w policzek, ale na szczęście RNG było ze mną. 4849 uszkodzeń widocznych, 3 fragi, 1200 asysty. Zobaczymy, jak to finalnie będzie wyglądało. I teraz już tutaj jeszcze pościg za artylerią, ale raczej pościg to nie jest coś, w czym Tortoise czuje się dobrze. Wygrywamy 15-7, zobaczmy wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego, a ponieważ była to moja pierwsza MK, to bitwa z kronikarskiego obowiązku ląduje na kanale. Moi drodzy, jeszcze tutaj wpadł duży koliber i teraz popatrzmy. 2191 uszkodzeń po asyście, tyle finalnie wpadło, 5222 uszkodzenia własne, czyli mamy tutaj 700 uszkodzeń łączonych, ale grane na dziesiątki i na bliski dystans. Dorzucamy 3 fragi i łącznie dało mi to 1436 punktów bazowego expa, co na torciku, na maserkę już wystarczyło. Moja dziesiątka jak pancer jest to świetna, od razu zwracałem uwagę. Jednak ta wroga, ten wrogi jak pancer też kampił, ale on chociaż coś postrzelał. 21 strzałów oddanych, 19 trafionych, 15 z penetracją i zobaczcie, na te 5222 uszkodzenia tylko 358 na dystansie powyżej 300 metrów. A tak, close combat, 2320 zablokowane przez pancerz, 1,5 km przejechane. No w plecy byłem 13 tysięcy kredek, ale to akurat nie problem dla mnie. Jedna obligacja wpadła za tę bitwę, 2154 expa z różnymi bonusami. I tak oto, moi drodzy, wygląda mój materiał o torciku. Jeżeli jeszcze coś by mi wpadło podczas dogrywania tych punktów Battle Pass, to pewnie się z wami podzielę, a jak nie, to na razie żółwik sobie grzecznie będzie stał w garażu. Ja mimo wszystko polecam T95, polecam Tortoise'a, jest to ciekawe spojrzenie. Będę chciał jeszcze też do tych maszyn wrócić pewnie za kilka, może kilkanaście miesięcy, jak WOT się zmieni, jak będą te zmiany w amunicji, jakieś korekty parametrów, dlatego też oba pojazdy w garażu na stałe zostaną. Jeden w malowaniu w dywan, drugi piernikowy żółwik i niech tak będzie. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy film się wam podobał. Liczę oczywiście na dużą aktywność w komentarzach, na łapki w górę, żebyśmy docierali tym materiałem do szerszego grona odbiorców. Oczywiście subskrypcja, dzwoneczkiem mile widziana. Jeżeli gdzieś komuś będziecie polecali mój kanał, to również będzie mi bardzo miło. W opisie macie różne przydatne informacje. Ja dziękuję moim patronom jak zawsze za wsparcie. No i cóż, życzę wam miłego dzionka i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!